Siemanko, cześć. Witajcie na naszym kanale. Próbujemy zrobić jakiś kolejny film. Tym razem jesteśmy na zawodach na łowisku. Szmaragdowy staw. Na łowisku Szmaragdowy staw. A także trafiliśmy drugie stanowisko. Według nas nie jest ono za dobre, bo mamy czystą rynnę przed sobą. Zero górki, zero nic, także zobaczymy, co się wydarzy. Postawiliśmy na kulki od Wojtka Warmuza. Zobaczymy, czy nam coś się uda złapać. Mamy 3 doby, także po 3 dobach będziemy wiedzieć więcej. Na razie jesteśmy rozłożeni. No i czekamy na brania. Zestawy położone, tego nie pokazywaliśmy, no bo to nie ma sensu, to jest czysta rynna, nie ma nic szukania. Zestaw tam później Wam pokażę, mamy jeden zestaw. Jeden przypon na praktycznie na wszystkich wędkach, taki sam, najprostszy, który nam się sprawdza i... Głębokość 6 metrów. No właśnie. Tak jak Irek powiedział, głębokość około 6 metrów wszędzie, także nie ma szału. Typowa rynna. Widzicie? Takie łapiemy na najprostsze zestawy, jakie się tylko da. Bez kombinacji. To są nasze główne 4 zestawy. Wyglądają identycznie, nie będę wam pokazywał, bo to nie ma sensu, jak wszystkie są takie same. Tylko smaki inne, wiadomo, nie? Wchodź do wody. Wiesz, że masz jedną próbę, nie? Tu jest, tu jest. Patrz tu na ten, a nie na ten. Amur. Czekaj, bo wiesz, że masz na murze jedną próbę. Jest? Do góry. Daj. Jak się to zaprzątało? Mówią, że amury nie biorą. I to jakieś odwołanie. Nie, kiedy nie było. Mówią, że amury nie biorą, a... Dawaj z wagą, mamy amura! O, zdychę ma! Dobrze słyszałem. Ładny kodych. Dobra. Bardzo ładny. Weź ten wiadro z wodą. Irek. Także pierwsza nasza rybka. Warm sekret. Od Wojtka. Także zaraz go zważymy i zobaczymy, ile ma. Także spokojnie. Pospinaj go. Koniecznie, nie ważymy bez zamkniętych dwóch. To się wyśliznie. Do góry. Jest sikorem startuje. Daj go do góry. Gdzie? Tak? Z Sandrą, nie? A, no, on śpi. Sikor. No jak śpi? Wiesz, wczoraj imprezowaliście, widziałem. Nie. No pójdzie tam filmik nie. Poszedł, ale twoja była. Jaka moja? Sandra nie jest moja. Nie. Mojego szefa. Trzynaście.
Ile? 13,7. Macie kamerę? Poczekaj. 13,70. Przyznać? Nie, ona będzie okej, 700. 700? Mamy pierwszą rybkę na zawodach. Amura 13700. Także włączyliśmy się o walkę. Zobaczymy, co będzie dalej. Czy trzeba spać. Jednak jak się śpi, to ryby biorą. A mówiłem wam, że jeśli wypili, macie fajne spanie. Jak to się mówi? A sędzia miał to morowe zadanie. Kto nie pije, ten nie łapie. Tak. A to coś jest. Nie, chłopaki nęcą. Nęcą regularnie, powiem ci. Jack Daniels wjechał na bogato. Jest nędzony i jest łowiony. Prosty temat. No, no dobra, pusty. Dobra. Kto to ale trzyma? Czekaj, no tablica. Patrz po rybie. Pięknie. Patrzcie na mnie teraz, na sędziego. Daj niżej tablicę. Co sobie bierzecie? Patrz, ja też złapałem jednego w życiu amura. Czekaj, jeszcze to było. Dawaj wapę. Od razu 19. Kamerę ustaw, żeby fajnie było widać. Patrzcie kamerę na mnie. Powiedz, ale ty masz ją chyba wyłączoną, wiesz? Aha, dobra. Sędzia ma pasję od rana. Sędzia ma pasję od rana, tak. Dobra, lejemy. Rób zdjęcie. Czekaj, ja cię ustawię. Czekaj. Nowe PB na zawodach, Hamura? Tak jest. Dawaj, lej! Hamura chociaż nie zrobiło. Walczymy dalej. Dobra, ale panowie, teraz kurde... Delikatnie zapchnijcie. Jak z jajkiem, wentylacja. Wody trochę ulejcie, bo będzie ciężko. A, patrz, żebym miał. Tak. Oni mają karpia, tak? Szykujemy się do przewiezienia zestawów. Taki oto taka paczka poleci na jeden zestaw. Same kulki. To będzie ananas. Przewozimy kilka zestawy. I zobaczymy, co dalej za to pokuszonych kulek, trochę normalnych. A reszta wyjdzie w praniu. Zestawy to tak wszystkie takie jak tamten, jak wam pokazałem. Także nie ma co nawet pokazywać. Tak na środek tych trzcin, nie? Wychodzimy gdzieś na około 100 metrów. No. Miałem klipsowane, miałem. Właśnie mamy zaklipsowane miejsca tam, gdzie wozimy i wozimy na oko, bez żadnych markerów. Bez cudowania, za dużo jest żyłek na stanowisku, żeby jeszcze rzucać markery. Yes. Weź kamerę, dobrze ustaw na siłę. Nie, idealnie jest. Tak? Chyba ładnie jest.
Wiesz? Kolejna ryba, razem karpik. No weź go spinę. Musimy tędy bokiem wyjdzie. Czekaj, bo mi wędkę połamie. No może lekko ponad dychę, także zaraz zobaczymy. Weź go wypnij, jak możesz. Ale ja muszę ubrać te. Tu możesz wrócić! Thank you.
fajna rybka. Darujemy pierworek. No. Gdzie masz ten worek do tego? Tu jest ten worek. To jest ten worek. Gdzie? No to ja go podniosę, a ten. Aha. Wiem jaki jest, zaraz przyniosę, bo go dostałem. Weź szybko worek, nie? Spoko. Stary. Muszę jeszcze tylko Boga, panowie. Wczoraj ostatnio tu ważyliśmy. Tak, tak, sterowany. Wczoraj drinka i za dżubia byliśmy. Ja pukałem tego za nocka. Teraz mieliśmy, znaczy teraz, 10 godzinę temu jedno branie mieliśmy i nie wciąż. Nie wciąż się. Ale to powiem ci, że to był amor. Tak? Tak opierdolił kulkę, kurwa, na bogato. Obskubą ją, wiesz? Z każdej strony. Od razu, żeby nie była sucha na mata. Z każdej strony ją normalnie tak opędzoną. Polej dyrektor na tomata. No, połóż go. Jak 50 się... Jeba! Chyba jest gdzieś co. Kurwa... Dzisiaj nie piję nic. Ale na żart. Ale panie misionie, ładny. Sześciutki. Ustawka na rejdek na ważenia. Nie, ciko oddychy, więcej nie będzie. To jest 11. O, ja taką 12 bym powiedział. Dobro. Która, o której idą? Aha, teraz. Teraz, no. Ósma. O kurwa. Tam jest 14. 14, 18. Stanowisko, bójka. No dawaj, bądź. Zobaczcie sobie. Widzicie, mam drugą rybę. Karpika. 13,800. 13,800. Także... Ciągniesz, Irek, telefon? Mój? Na szczęście nie, on jest na tym, ładuje się na lodówce. Na lodówce, kurwa. Dobra, panie. Idę do tego. Poczekaj, zrobisz zdjęcie od razu, jak już przyszłeś. Spodobały się? Ja wam też zrobię. Dajcie mi ten aparat, ja wam sobie nie ma problemu. To ten, zaraz telefon da, bo aparat nie ma. Jan Porut, wykaż się. Nie wygląda, nie? Ale fajnie. Na żarty. Ale skurczy by... 1991. 1991. Ładny. Fajny na żarty taki, no. Czekaj, aparat masz na Facebooku, czy co to jest? Nie, nie, normalnie mam z boku aparat. Kurwa, z drugiej strony masz. No ja mam ogóle. Weź tam. Tylko żebyś klapał sobie nie pisał. No ja tutaj tylko podaję. Zdjęcie. Co z Gubo? Rana się wiedła, trochę patrzymy. Dobra. Piękne foty. Gicio. Będziesz kamerę? Będziemy go wypuszczać? Chcę wypisać. Weźmy tam sobie wzbudź, żeby nagrać ich wypuszczamy. Musisz palcem tam dotknąć, nie? Mhm. Jak się go wypracę, to mam pewnie, czy statywem? Statywem, pójdź, weź się statywem.
Ale delikatne branie było, nie? Pyk, pyk. No i zbliżę do niego. Bardzo ładny strzenek, bardzo silny. Wziął na morwę z ananasem na bardzo dalekim zestawie. Potem wam pokażę jakim. Bardzo wywiezionym daleko zestawie. Niech to jeszcze chwilę odpocznie i zaraz go puszczam. Musi chwilę dojść do siebie, bo dostał. Ale już, już, już. Poszedł elegancko. Jak widzicie, doławiamy w nocy karpia. Nie wiem, ile jest. 10 plus na pewno. Dołapaliśmy kolejną rybę. Trzecią w nocy. Gdzieś koło pierwszej. Nie jest nagrane, bo było ciemno. Gdzieś tam jakieś jedno zdjęcie, ale zaraz będziemy ją ważyć. Przyjdzie sędzia, to zobaczycie, myślę, że koło 12 wzwyż. No ale niestety pierwsze miejsce dołapało też rybę i, no i uciekło dalej. Duża rybka? Ja też za 12. No tu dosłyszałem, że wracam, to jest idealnie. Ktoś mi telefon weźmie? Ogarnie? Ja. Bo i tak najpierw będziemy ważyć to jeszcze do zdjęcia. No, no. Spokojnie. Jak to się tu robi? O tak. Ciężko mi się z kolei zdjęcie zrobić, bo on wypoczął po nocy. Miał trochę czasu. Pokażę zaraz, co zrobisz. Nie ma łatwo. Nie ma łatwo. Wszystko zostało. Tak. Są tu raki właśnie? Tu kurwa. Ja też miałam nadgryzone, ale to nie wiadomo. Już mamy? Ja wiem, czy ta ryba nie zrobi tutaj zmiany nam na pozycji lidera. 15 kilo jak w mordę. Widzisz, Mati? 15. No. Równo 15, dobra. Elegancka, no. Trzymajcie, żeby on dobra. Nie poleciał. Spokojnie. Ostatnia ryba? Oby nie. Ale tu chłopak z pierwszego uciekł.
No tak, i ta ryba by załatwiła, że tak powiem, kolego, tutaj kolego. Kurwa sprawę. No. Lej, lej. Wy się złapali trzy. Nie, ale macie ponad 50. Nie, 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 to jest wszystko. Lej. To nie będzie taki bliżej tutaj. No. Kurde. Fajna skóra ma taki, chyba taka muł. Mością taki muł. No, mógłby ułożyć nawet ręce. Nie. Potem odejść z całą tablicą, sam go zrobić. Chodź bliżej, żeby fajne zdjęcie było. Zrób z niego 20. Zrobię 20. No. Yes, big fish, kurwa, no dobre. Nie, ładnie umaszczony taki, no, kurwa, ładnie. A, dziecko, ale łeb to ma wielkie. Dobre. Dobre. Ja też łapałem 2x24. Nie mogę się zgodzić od nich. I chuj tak łapały. Leszek mojego no miał 15? A no, kurwa, w tym roku skoro Leszek. No to jakby nie dołapali, to byśmy ich podgonili. Włączyły się o mnie? Włączona jest. Tak, ona się musi wzbudzić. Na razie ostatnia ryba, nasza. Bardzo ładna. No. Dobra, witajcie. Przed czas na małe podsumowanie. Na 11:30 kończą się zawody. Obecnie znajdujemy się na drugiej pozycji z trzema rybami, ale to mało ważne. Ważne jest co? Smak, pewnie byście chcieli wiedzieć na co i gdzie. Gdzie to proste, bo rynna, po prostu sypać i czekać. Akurat na naszym stanowisku, na stanowisku numer 2. A smaki, no postawiliśmy na warp sekret i na morwę z ananasem. Tylko że ananas od Wojtka Warmuza, a morwa od RK Bajca. No i na to padły dwie ładne ryby. Wszystkie ryby mamy powyżej 13 kg, mamy 4 ryby powyżej 13 kg. Także całkiem nieźle. Przez chwilę nawet prowadziliśmy, ale się nie udało tego utrzymać. Zestawy jakie mamy? Pokażę wam zestawy. Najprostsze jakie się tylko da. Bez kombinowania. Taki zestaw. Także zero kombinacji. Najprostsze jak się tylko dało. Pop-upy. Postawiliśmy na pop-upy. Jeden zestaw na miękkiej plecionce. Drugi na miękkiej plecionce, tylko że w otulinie. Ale to tam nie miało znaczenia. Wszystko podniesione do góry. Sypane delikatnie. Postawiliśmy na delikatne sypanie. Bo wszyscy dużo sypią, także jak wpłynie, to ma pobrać naszą kulkę, a nie 3 kilo innych. No to tyle. Widzimy się na dekoracji zaraz i no i tyle. Także zawody udane na drugim miejscu. Prawdopodobnie bo zostało pół godziny, ale mam sporą przewagę nad trzecim miejscem. Do pierwszego tracimy tam 12 kilo teraz, ale zostało pół godziny, więc walczymy. Może nie wiem. Może u Irka w końcu coś. Bo na razie dwie wędki
wiewiętki milczą po lewej stronie, tak jak całe stanowisko numer 3. Tutaj chłopaków też nic. Widać, że ten środek połapał stanowisko numer 4. Tam chłopak się na pierwszym miejscu i stanowisko numer 2, czyli my. Mamy tam około 40 kilo, tak? Około 40 kilo mamy, bo tam 15 z groszem. No i najlepsze jest to, że mamy Amura, gdzie tutaj się bardzo rzadko trafia i w dodatku rekord. Na tym stawie jest to 14 kilo mały. No, jak mówią, że mała Amura, także cieszy nas to bardzo, że coś tutaj zostawimy po sobie. Jakiś mały rekordzik, no i że nie wyjeżdżamy z pustymi rękoma, tylko z jakimś małym pucharem, nie? Miejsce numer 2, łowili regularnie, codziennie praktycznie mieli jakąś rybkę do klasyfikacji, łącznie chyba 3 rybki mieli do ważenia. Waga ogólna 42,5 kg. Irek Machacz, Damian Pagórski. Brawo! Brawo. Jeszcze za trzecie miejsce statuetki nie wręczyliśmy. To jest lekki stresik, małe napięcie. Nie. Oni zadowoleni, hajs zostali, to po co ich. A jeszcze czekaj. Nie no, postawię sobie kurwa to do kompletu, kurwa. Mam, będę miał trzy. Przynajmniej jedna. Trzy za trzecie? Nie, czekaj. Nie mam wygrany. Kupałem na pewno ryby, jedna była do chowania. Dobra, dzięki wielkie. Pamiętajcie, łapcie w górze, dzwoneczek i zasubskrybujcie kanał. Wielkie dzięki. Cześć.